Wygląda na to, że wreszcie ogramy Gothica 1 po stronie Bractwa. Mimo wszystko zacznijmy od początku. Akt pierwszy, czyli bieganie za każdym chrząszczem, 10 expa każdy. Co więcej, należy zebrać wszystkie pobliskie rzeczy, by jakkolwiek uzbierać pierwsze bryłki. Chociaż są na to znacznie lepsze sposoby, do których jeszcze przejdziemy. Po wyposażeniu naszego pierwszego oręża pozostaje nam ulubiona część, innymi słowy, walka. Z drugiej strony można się wspiąć po skałkach w intencji zdobycia kluczowej roślinki. W sumie tak bardzo potrzebna jak każda inna, ale to szczegół. Następnie przeskakujemy na pobliską półkę skalną i ponownie przechodzimy do starcia. Pamiętam, że kiedyś jedna osoba powiedziała mi o tym miejscu, a teraz za każdym razem muszę odwiedzić tereny nad zawaloną kopalnią. Jednak wyznawanie kultu expa do czegoś zobowiązuje. Bądź co bądź, goblin nie chciał mnie zaatakować, tak więc miałem miłą utarczkę. Powracamy na główny trakt, tylko po to, żeby zaraz znowu zmierzyć się z kolejnymi ścierwojadami. Podnieść kolejne roślinki, jak i z daleka obserwować piękny zamek Gomeza. Ustawiłem się obok płotu i sprowokowałem ścierwojady do ataku. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że łowcy nie przyłączyli się do zabawy. To też całe doświadczenie należy od teraz do mnie. Kolejne ścierwojady już takie łatwe miały nie być. W końcu nie były już młode. W porządku, póki będziemy wyciągać ich wszystkich pojedynczo, ostatecznie parami, nic nie powinno stanowić większego problemu. Powolutku także będziemy zmierzać w stronę starego obozu. Nie no, strażnik mi doświadczenie zabrał, kierka do restartu jak nic, nie przejmujemy się tym. Niebawem odrobimy to doświadczenie, zobaczycie jak. Zmierzamy do starego obozu, dokładnie to do chaty Diego i otwieramy jego skrzynię. Wskutek czego odnajdujemy tam masę bryłek, ale jesteśmy szczęśliwcami, takie znaleziska, no dobra. Kolejny krok był banalny, udałem się nauczyć posługiwania bronią jednoręczną na pierwszym poziomie. W tym momencie powracamy do dzikiego, a zarazem niebezpiecznego świata, poza obozem, aby zmierzyć się z nieprzyjemnościami tego świata. Oczywiście aktualnie wybierałem co łatwiejszych przeciwników do pokonania. Możemy to rozumieć jako każdy oprócz krwiopijców, gdyż oni są dosyć nieprzyjemni na tym pierwszym etapie. Naszym pierwszym przystankiem będzie jaskinia niedaleko chaty Kawalorna, gdzie czeka na nas lepszy topór. Obrażenia niby delikatnie większe, ale i tak ułatwi to dosyć sporo. Przynajmniej jeżeli chodzi o sam początek gry. Po pokonaniu zewnętrznych strażników, aka ścierwojadów i ostatecznej próby, rozumiemy to jako kretoszczury. Wreszcie podnosimy nasz wymarzony oręż. Kiedy to już jest za nami, zmierzamy ponownie w stronę starego obozu, ażeby porozmawiać z kolegami na temat wycieczki do innych obozów. Pamiętajmy, by wybrać trasę okrężną i zmierzyć się jeszcze z kilkoma przeciwnikami po drodze. Wszak będzie tam amulet Neka, potrzebny do wykonania zadania. Z uwagi na ten fakt, jeszcze bardziej optymalizujemy szybkość przejścia gry. Gorzej, kiedy kolejny strażnik zabierze nam doświadczenie, ja naprawdę się kiedyś na nich wszystkich zemszczę. Zainwestujmy zebrane punkty w siłę i weźmy od każdego zadanie. Chodźmy do nowego obozu. Sama droga do nowego obozu do trudnych nie należy. Od co kilku prostych przeciwników do pokonania, przez których przechodzimy bez oporu. A jak nie, to kolega na wyższym poziomie nam to zagwarantuje, a my możemy w tym samym czasie wyzywać przeciwników, jak przystało na słabszego gracza. Praktycznie na samym końcu drogi pamiętajcie o otworzeniu kufra i wzbogaceniu się o kilka dodatkowych bryłek. A co drogi się tyczy, nie będzie już długo trwała. No to jesteś. Co tu robisz? Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Chcesz trochę bagiennego ziela? Chcesz trochę bagiennego ziela? Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Rozdałem już całe ziele. Te zwoje magiczne wydają się całkiem interesujące. Kierujemy się do kretów, a zarazem najlepszego przejścia w grze. Jakim cudem przesiadują tutaj przeciwnicy? Dla mnie jest to niepojęte, ale darujmy sobie już tę kwestię. Przeto nie ma co jej omawiać co odcinek. Przeciwnicy także nie sprawiali kłopotów, oprócz tych dwóch delikwentów, którzy próbowali mi uciec. To była najgorsza decyzja i skończyli w sumie jak każdy inny, ale o tym już nie mówmy. Skupmy się na tym, że kopacze już niedaleko. Odbieramy pancerz i dołączamy do kretów. Bieżąco truchtamy w stronę karczmy. Jestem kretem. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Sprzedałem całe ziele. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Witaj! Jak się tu dostałeś? Przysyła mnie Mordrak. Więcej siły równa się lepsza postać. To aż tak proste. W związku z tym kupujemy pierścień siły, aczkolwiek nie polecam sprzedawać zwoju na sen. Nadszedł czas na zajęcie się co trudniejszymi zadaniami, gdzie z kolei była potrzebna siła do zadawania większych obrażeń, zaczynając od krzykacza, a przechodząc do potwora, który uszkodził Tamę. I to będzie na tyle. Dobra, pora odebrać więcej doświadczenia. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi ryżowego księcia. Zejdź mi z oczu. Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Nowy poziom równa się z kolejnymi poważnymi inwestycjami. Ekwipujemy oręż krzykacza, gdyż jest stanowczo lepszy od naszego obecnego. Wychodzimy z nowego obozu i kierujemy się do wszystkich pobliskich przeciwników.
Powinniśmy zacząć powoli oczyszczać całą mapę i wziąć się za zadania. Dlatego też będziemy oczyszczać mapę, a zarazem kierować się do kopalni, aby od razu wykonać część zadań. Swoją drogą, to dzisiaj bardzo staram się przejść grę jak najszybciej, a do tego pobić mój nowy rekord. Nawet udało mi się, ale was na pewno bardziej interesuje Jacko i jego jaskinia. Wpadamy do środka, sprzedajemy mu produkt markowy i jego kompanom tak samo. Tylko po to, żeby później odebrać z nich podwójne doświadczenie, kiedy dostaniemy zadanie na nich. Ale niedługo sami zobaczycie co i jak. Powracamy do likwidowania kolejnych hord przeciwników. Ale jeśli ktoś jest ciekawy, to udało mi się w tym podejściu skończyć goticzka w niecałe 5 godzin bez 10 minut. Sądzę, że jest to dosyć szybki czas. Niemniej jednak, nadal będę się starał zrobić to jeszcze szybciej. Wracając do aktualnych spraw, miałem udać się do kopalni, ale uznałem, że brakuje mi bardzo mało doświadczenia. Wobec tego udałem się w stronę zębaczy, co zagwarantuje mi kolejny poziom, a co za tym idzie więcej siły, kiedy spotkamy Laresa, tego starego drania. Dopiero po zniszczeniu przeciwników mogą udać się do kopalni. Z daleka widziałem już strażników świątynnych. Nie chcąc ryzykować, od razu nauczyłem się od nich pozyskiwania wnętrzności pełzaczy. Wpadamy do środka, robimy to co należy zrobić i opuszczamy to miejsce. Przysyła mnie Jan. Nie wiem, należy mi się 10 bryłek rudy. Wezmę ten klucz. Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Oto twój klucz. Przysyła mnie Diego. Ej ty, ta... Poszło znacznie szybciej, niż można się było tego spodziewać. Mało tego, jeszcze paru przeciwników po drodze spotkałem. Po prawdzie, to bardzo okrężnej drodze, ale wciąż. Zajmijmy się ostatnimi zadaniami na terenie Li i przechodzimy dalej. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Słan potykał się o własne nogi. Co słychać? Jeszcze tego miałem paskudny dzień. Ty naprawdę próbujesz mnie zrobić w konia. Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. Mam dla ciebie 400 bryłek. Ponownie kierujemy się do obozu Gomeza, skąd wybierzemy się na przyszłą wycieczkę. W tej okoliczności do naszej przyszłej gildii. Jednakowoż droga nie mogła być taka łatwa i co rusz spotykałem nowych rywali do obalenia. Zaczynając od silnych goblinów, które należy wyciągać pojedynczo, bo gdy rzucą się na nas wszystkie, no cóż, lepiej żeby się nie rzuciły. Nieco czasu na to musiałem poświęcić, ale naprawdę było warto. Dobry zastrzyk doświadczenia, trudniejsza lokacja jest już za nami, czyli nie pozostało nam nic innego jak się cieszyć i świętować. Nie no, wolne żarty. Mamy jeszcze pełno wszelakich potworności do pokonania. Dopiero potem będzie czas na świętowanie. Odwiedziłem jeszcze ostatnich przeciwników w pomniejszych miejscach po drodze, które ewidentnie ominąłem. Z tej przyczyny czekali tam na mnie nieruszeni rywale, ale spokojnie, już poprawiam swoje niegodziwe czyny i okolica będzie już czysta. Jak pranie wyciągnięte z pralki, ale to szczegół. Zresztą, kolejna dawka doświadczenia czeka, a więc co, czas je odebrać. Mam listę od Jana. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Znalazłem przy nim ten amulet. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. Mam dla ciebie miecz. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Walczyłem z Kirgo. Wyzwałem Karima na pojedynek. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Przyłączę się do ciebie na chwilę. Czemu nie? Chodźmy. Przecież wiadomo, że siła jest wręcz obowiązkowa. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Kolejna wycieczka i kolejne zbieranie doświadczenia. W niniejszym przypadku z Balem. Aczkolwiek mamy tyle siły, że równie dobrze to my możemy go zaprowadzić do jego obozu. Ale i tak skorzystamy z jego usług. Wiadomo jak to jest. 200 doświadczenia, piechotą nie chodzi. A jak możemy z kimś podejść, to czemu nie? Jeśli zapytacie mnie o dzisiejszy pomysł na przejście gry, to chciałbym ograć pod broń dwuręczną. Ale dopiero w akcie trzecim, bo wtedy dopiero będę miał możliwość nauczenia się posługiwania tym orężem. Pod koniec naszej wyprawy zaatakowałem naszego kolegę i zabrałem jego broń. Teraz to my dzierżymy potężny oręż. Po chwili, jakby nigdy nic, powróciliśmy do przemierzania kolejnych trudności tego świata. Jesteśmy na miejscu. Pokaż mi jak dojść. Wyrzekłem się starych bogów. Przeżyłem objawienie. I co powiedział? Powiedział: albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Zostałeś wybrany przez śniącego. Co ty wyprawiasz? Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. No i co? Wiesz co? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Rozmawiałem z Durinem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Przysyła mnie Bal Orun. 50 bryłek to uczciwa cena. Zaczynamy majestatyczną zabawę z krwiopijcami. One sobie uciekają, a ja z kolei muszę ich ganiać po całych bagnach. A co więcej, uważam na błotne węże, które są zbyt silnymi rywalami. Przynajmniej jeżeli chodzi o bieżący moment. Oprócz samej walki z latającymi trutniami, postanowiłem przyszłościowo zbierać roślinki dla Iberiona. Jednakowoż on potrzebuje tylko 5. Cała reszta będzie dla nas.
końcu niemało one regenerują życia, a to oznacza, że mamy dobry sposób na regenerowanie sobie życia w tych pierwszych fazach gry, gdyż później i tak będziemy wszystko załatwiać za pomocą miksturek. Natomiast nie uciekajmy za daleko w przyszłość. Załatwmy sprawy w tym obozie, jak i reszcie, po czym dopiero ruszymy dalsze wątki i do tych wszystkich miksturek jeszcze dojdziemy. Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Obroniłeś naszych zbieraczy. Ostatnie zadanie, jakie pozostało, to w starym obozie, plus dostarczenie nowego członka do sekty, ale to także zaczniemy we wcześniej wspomnianym miejscu. Tradycja jednak musiała być i nie skierowałem się od razu od punktu A do B. Uznałem, że jest to świetna okazja, w sumie jak każda inna, by pójść trochę pozbierać doświadczenia, uszczuplić liczbę rywali na mapie i tak dalej. Powiem wam jeszcze, że dawno już tego Gothica nie było, ale to dlatego, że kapkę się wypaliłem tym tytułem oraz potrzebowałem zrobić sobie od niego przerwę. Dopiero kiedy to zrobiłem, poczułem nowy napływ pomysłów i chęć ogrania tego tytułu, jak i wszystkich pozostałych. I w świetle tego możecie się spodziewać tylko jednego, dużego napływu kolejnych odcinków z Gothica. Ponadto planuję nagrać dla was odcinek z Baldur's Gate 3, którego już też dawno nie było, więc wreszcie po 5 miesiącach czekania, jeżeli ktoś czekał na Baldursa, możecie oczekiwać, bo to już się pojawi na dniach. Ale wystarczy tego. My kierujemy się do starego obozu, aby zająć się pozostałymi zadaniami, plus zgarnąć więcej siły. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. Mam list dla arcymistrza. Oto i ono. Wezmę ten pierścień siły. Bryła lodu. Klasyka sama w sobie. Obijamy naszego przyjaciela do zera i zabieramy mu jego całe wyposażenie. W imieniu sekty zabieram wam całą żywność. Tak się właśnie gra w Gothica, nie przejmując się niczym. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. Idziemy się przespacerować. Nic nie widziałem. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Przynoszę codzienną porcję ziela. Zaniosłem ziele Kor Kalamowi. Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Oru. Mów dalej. Bal Kadar. Bal Namib. I? Bal Tondral. Dobrze. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? Jeszcze tak szybciutko pobiegłem do naszego kumpla, a co za tym idzie, rozpoczynamy kolejny rozdział w grze. Witaj, mistrzu Iberionie. Wybierzmy się tam w iście profesjonalny sposób, czyli płyniemy sobie. Kilka sekund zawsze zaoszczędzone. Wiecie, dlaczego ogniste jaszczury są takie niebezpieczne? Ponieważ są szybkie i zadają czerwone obrażenia. A w drugiej części są całe czerwone. Z tej przyczyny są jeszcze bardziej potężniejsze. Postanowiłem odwiedzić jaskinię pod wieżą mgieł, gdzie z kolei, jak wiadomo, przesiaduje całkiem sporo kościei. Walka z nimi to trochę jak gra w szachy. Przy obecnym pancerzu. Dwa skuteczne ataki w moją stronę, nie mogę sobie wczytać grę. No dobrze, dokładnie to trzy. Ale rzadko kiedy mam pełne życie, więc dwa ataki wystarczą. A u nas sytuacja wygląda identycznie. Z tym wyjątkiem, że oni atakują nas grupowo, kiedy to my musimy stawiać im wszystkim czoło, samemu. Ale nie jest tak źle, sporo czekania, a jak nie to, to wyczekiwania na odpowiedni moment i przechodzenia do szybkiego kontrataku. A później jesteśmy szybcy niczym błyskawica. Przedzieramy się niczym grom przez masę przeciwników, aż w końcu pierwsza część należy do bezpiecznych. Delikatna przerwa na zebranie dóbr wszelakich i powracamy do jeszcze większej ilości walki. Pozostała część tego miejsca nie sprawiała już większych kłopotów. Małe grupki, wręcz bym powiedział, że pojedyncze liczby nie umarły. W rezultacie przebijanie się przez to miejsce nie trwało aż tak długo i było samą przyjemnością. Otwórzmy drzwi i wynośmy się z tego miejsca. To jak? Powracamy do naszej ulubionej rozrywki, co nie? Za każdym razem dochodzimy do tego momentu. To zamiast zostawić sobie wszystkich przeciwników na kolejne akty, w intencji chodzenia po rywalach jak po sznurku. To nie, zaczynam się ich pozbywać za każdym razem w tym momencie. A w kolejnych aktach czeka mnie powtórzenie tego wszystkiego. Ale jak dobrze wiemy, to już jest magia gotyczka. I oduczenie się tego wymaga ogromnej siły woli, co nie jest całkiem możliwe. Kierowałem się w stronę starego klasztoru, gdyż znajdują się tam zębacze. A w przyszłości pojawi się tutaj Gorn, który to zabierze mi moje doświadczenie. Wyprzedzając i pomijając to, już to doświadczenie należy do mnie, więc Gorn nie będzie sobie levelował. Wszystkie jest moje. Dobra, pomijając już fakt, że sporo tego doświadczenia w dzisiejszym podejściu straciliśmy i gierka nadaje się tylko do restartu, to wiecie, omijajmy już takie rzeczy, nie traćmy więcej doświadczenia. A walka z zębaczami, jak to ona, bardzo przyjemna, a w momencie, gdy posiadamy broń białą, jest po prostu trywialna. Niemniejże, po pokonaniu zębaczy, czas skierować się w dalsze zamęty tego świata.
skoro jesteśmy już niedaleko naszego szalonego nowicjusza. Powalmy ścierwojady, które stoją między nim a mną. Więcej doświadczenia zawsze się przyda. Wydatek na posługiwanie się bronią dwuręczną też do tanich nie należy. Pozbywamy się kolegi w nadziei, że nie zacznie przed nami uciekać. Zabieramy kryształ i czas na kolejne walki z nieprzyjacielami. Uznałem, że najlepszym pomysłem będzie skierowanie się do miejsca, gdzie odnajdę jak najwięcej doświadczenia. Bardzo jestem usatysfakcjonowany, kiedy dochodzi do oczyszczania takich miejsc jak to. Pełno rywali, na przykład czarne gobliny. Do tego dają z siebie dużo doświadczenia, więc ich wyniki są widoczne gołym okiem. Należy pamiętać tylko, że nie ma co się śpieszyć w takim miejscu, ponieważ jest ich tutaj sporo. Zadają także niemałe obrażenia, a kiedy nas otoczą, nie będzie już tak kolorowo. Na dobitkę jeszcze jest fakt, że cofanie się nie zapewnia nam nieśmiertelności. Więc gdy wpadniemy w gąszcz walki, prawdopodobnie już z tego nie wyjdziemy cało. A powiem wam, że bardzo preferuję unikanie takich sytuacji, które bardzo mogą nam zagrozić. Po zrobieniu porządku zbieramy wszystkie dobra, ale nie było tak łatwo. Okazało się, że nagle kilku przeciwników jeszcze się pokazało. Kolejnym miejscem na mojej liście, gdzie mogłem zebrać sporo doświadczenia, są tereny orków. Kojarzycie kolegę, który zabrał mi moje doświadczenie? Już nikomu więcej nie kradnie expa, złodziej jeden. Tereny orków, czyli masa orkowych psów i innych przeciwników do pokonania, którzy zapewniają masę doświadczenia. Sytuacja tutaj bardzo się powtarza jak wcześniej. Najlepiej jest ich wszystkich wyciągać pojedynczo, a dopiero potem z nimi walczyć. Bardzo nie chcemy mieć od razu całej hordy na głowie, oj nie. Zapytacie, czemu tak bardzo leveluję, jakbym nie mógł od razu wziąć się za zadania i tak dalej. Omijając oczywisty fakt, jakim jest chęć robienia wszystkiego od razu i to, że Gothic sam w sobie zachęca do zrobienia wszystkiego od razu, to w skrócie i na temat bardzo potrzebowałem punktów nauki, ponieważ aż 70. Czemu aż tyle? Pierwsze 30 na badanie bronią dwuręczną, a 40 punktów na mistrzowskie posługiwanie się tego typu orężem. Tylko jest mały problem, nie zwróciłem uwagi na fakt, że jeśli chcemy nauczyć się posługiwania wcześniej wspomnianym orężem, potrzebujemy rozwinąć broń jednoręczną na drugi poziom. Jak możecie zauważyć, obecnie jestem cały czas na pierwszym poziomie. Tak więc należy dodać do tego wszystkiego jeszcze 20 potrzebnych punktów nauki, co równa się z 90 potrzebnymi punktami. Ale zorientowałem się zbyt późno, a najważniejszą odpowiedzią, dlaczego zbierałem tak agresywnie doświadczenie, jest to, że chciałem jak najszybciej dzierżyć potężną broń i przejść w delikatnie inny sposób, niż jej cały czas ten mieczyk jednoręczny i jazda do przodu. Wracając do samej gry, oprócz ostatniej grupki orkowych psów, z którymi musiałem się troszeczkę pobawić, nic nie stanowiło większego problemu. Przemknąłem niczym strzała. Czysto sportowo i by ułatwić sobie sprawę w przyszłości, postanowiłem pokonać tych strażników, by później nie oddawali we mnie salwy skuszy. Koniec końców zrobiłem im do it i każdy był zadowolony. W porządku, prawie każdy. Pozbądźmy się wszystkich przeciwników dookoła terenów obozu króla Gomeza I i wówczas przejdziemy dalej. W każdym razie, bądźmy niczym huragan, niebezpieczni, a zarazem szybcy. Niemiła niespodzianka czeka na moich rywali, no ale sami zobaczcie. Produkt markowy, czysto sportowo. Kierunek zamek i proste zadania do wykonania. Mam tu partię bagiennego ziela dla Gomeza. Mam tu trochę ziela dla Gomeza. Po co kupować zwoje i inne rzeczy, kiedy po pokonaniu maga możemy zabrać mu wszystko za darmo? Niby strażnicy się wkurzą, ale uciekamy w głąb zamku i każdy zapomina nagle o naszych występkach. Kolejną rzeczą do zrobienia jest zadanie powiązane z nielegalną produkcją bagiennego ziela, bo jak wiadomo, bractwo ma na to monopol. Także wiecie, co należy zrobić z takimi delikwentami. Tylko jak zwykle, droga do nich była pełna niebezpieczeństw. Tak na mnie patrzyli ci przeciwnicy, że po prostu nie potrafiłem przejść obojętnie. Postanowiłem poświęcić im chwilę, niekiedy dłuższą chwilę i zająć się nimi wszystkimi. W
Wpadłem do każdego, od zębacza, po jaszczurki, topielce, a nawet wielkie zielone pokraki. Chociaż niebawem zagramy po ich stronie. Aczkolwiek nas najbardziej powinna interesować sama arena, gdzie odnajdę parę kufrów i mnóstwo miksturek. Z reguły zbieramy wszystko, bo to akurat będzie miało zastosowanie na każdym etapie gry. Skoro już zacząłem się mścić, to tym panom również się oberwało. Kto zabierze moje doświadczenie, sam musi zmienić się w moje doświadczenie. Oto moje motto. Zobaczcie, niszczenie ścierwojadów od razu dużo lepsze się stało, kiedy nie ma presji, że ktoś może zabrać nam nasze doświadczenie. A co tyczy się łowców, to oni otrzymali produkt markowy profilaktycznie. Sami rozumiecie, tak na kolejne podejście, żeby pamiętali, jak się to skończy. Niech będzie, żarty żartami, ale należy się zająć poważnymi rzeczami. Jakimi są zadania, kierunek Jacko i odnowa doświadczenia. Czyżbyśmy pobłądzili, co? Korkalom wie o waszym małym przedsięwzięciu. Jestem tu, żeby was ostrzec. Korkalom wysłał 5 strażników świątynnych, którzy mają was wykończyć. Za kolejne powalenie ich mamy nowe doświadczenie. Tak to można grać. Najpierw raz, potem 2 razy X. Tryhard jak się patrzy. Brakuje tylko powalenia za pomocą kuszy, ale darujmy sobie to tym razem. Należy wrócić do naszego obozu, oddać wszystkie zadania, plus wejść w kolejny rozdział i rozpocząć szlak nowych zadań i przeciwników do pokonania. Tylko droga na miejsce, jak to ona, nigdy nie może być bezpieczna i co rusz spotykałem nowych rywali do pokonania, aż w końcu okolica stała się bezpieczna. No dobra, prawie bezpieczna. A my odbieramy jeszcze więcej doświadczenia. Znalazłem kamień, wracając do produkcji ziela w nowym obozie. Dostarczyłem przesyłkę. Przysyła mnie Iberion. Mów dalej. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. To jak? Taktyczny sprint do kopalni i bierzemy się za pełzacze. Od razu nie wykonamy biegu do kopalni, z kilku prostych powodów. Przede wszystkim mamy kolejne grupki przeciwników do pokonania. Co prawda, takich mocno słabszych, co znikają po jednym pociągnięciu ostrzem, niemniej jednak należy im poświęcić chwilę. Kiedy zbliżałem się do starego obozu, postanowiłem skorzystać z okazji. Ściągnąłem wszystkie pierścienie i zainwestowałem ostatnie 5 punktów w siłę. Tym samym osiągnęliśmy limit dla nauczycieli. To jednak nie był koniec, udałem się do Goszar plus kuźni, gdzie otworzyłem wszystkie skrzynie, w których możemy odnaleźć 2 miksturki na siłę. Wypiłem to i skierowałem się dalej. Moim następnym przystankiem będzie nowy obóz. W tym momencie sprawa nie wyglądała inaczej. Parę prostych bestii, które wymagają mojej natychmiastowej interwencji. Aż w końcu znalazłem się na miejscu. Zacznijmy od tego, że nauczyłem się akrobatyki. Co więcej, Lee otrzymał produkt markowy. Bardzo potrzebuję jego toporu. W końcu jedna z lepszych broni dwuręcznych, czyż nie? Dopiero po załatwieniu tych spraw skupiłem się na dostaniu się do kopalni. Zszedłem poziom niżej i zabrałem się za likwidowanie pełzaczy. I to jak się z nimi bardzo przyjemnie walczy, kiedy się posiada broń białą, no aż zdążyłem o tym zapomnieć. Finalnie zeskakujemy na sam dół, pozbywamy się mojej grupki, podnosimy koło zębate i czas poczynić wszystkie przygotowania. Mam koło zębate. Hej, Ashgar, wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Proszę, może to ci pomoże. Przygotowania skończone. Otwieramy kratę i ponownie przechodzimy do walki. Zapomniałem, że już pełzacze wcale takimi silnymi przeciwnikami nie są. Ale jak ostatnio grałem tylko jakieś wyzwania, to można było zapomnieć, jak się z nimi walczyło. Powiem więcej, bardzo dobrze sobie przypomnieć tą gierkę w takim wydaniu, gdzie gramy normalnie, bez większych wymagań i tak dalej. Po bardzo szybkim przebiciu się przez większość, jak zarazem wszystkie pełzacze, na deser pozostała jeszcze królowa. Z nią nie było inaczej. Sprawa została rozwiązana. Tak więc zabieramy wszystkie jaja, do tego wnętrzności i kierujemy się do obozu na bagnach. Pożegnajmy kopalnię, ponieważ nigdy już tutaj nie wrócimy. A co z kolei jest bardzo intrygujące, to sprawa, że nie spotkałem ani jednego przeciwnika po drodze. Ciekawe. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Daj mi napój uzdrawiający. Znalazłem twoją księgę. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Chcę zostać świątynnym strażnikiem. Co się stanie teraz? Natychmiast ruszę w drogę. Dostarczyłem przesyłkę. Daj mi te zwoje z zaklęciami. Chciałbym odebrać moją zbroję świątynnego strażnika. Nareszcie możemy nauczyć się posługiwania bronią dwuręczną, aczkolwiek tak jak wspomniałem wcześniej. Wydatków miałem stanowczo więcej, wskutek czego nie będę mógł od razu zainwestować na poziom mistrzowski. Przejdźmy do tego, że mam pierwszy pancerz strażnika świątynnego, plus pchamy zadania dalej. Nie pozostało nam nic innego jak odwiedzić grobowiec orków. Być może aktualny oręż nie jest tak bardzo skuteczny jak miecz blizny. Mimo wszystko chciałbym zagrać inaczej, a niebawem i tak wszystko ulegnie zmianie. Gdy ostatecznie rozprawimy się z pierwszymi orkami w środku cmentarzyska, to może troszeczkę potrwać. Ale, kiedy to już zrobimy, mocno polecam wziąć się za mumię. Przeszukać wszystkie i podnieść z nich wszystkie rzeczy. Kapkę to może potrwać, ale w zamian otrzymamy lepszy pierścień do siły, jak i amulet, który także wzmocni naszą siłę. W porządku, bierzemy się za dalsze utarczki. Szczęśliwie orkowie nie są na mnie skupieni, stąd wszystko pójdzie znacznie szybciej. Dzięki za pomoc. Zabieramy naszego kumpla Bala i bierzemy się za dość podstawowe czynności, jakimi są niezmiennie walki.
oraz poszukiwania kawałków teleportu. Wszystko wydaje się spoko i bez większych problemów, ale jest małe ale. Nie wiem dlaczego, ale gra postanowiła w dzisiejszym podejściu i w tym miejscu troszeczkę podwalać. I może nie utrudniło to grę, ale sprawiło, że nie była po prostu przyjemna. Plus zmusiła mnie do ciągłego wczytywania gry. Zacznijmy od tego, że po podniesieniu kawałku zwoju przyjaciel się zepsuł i ani nie chciał ze mną pogadać, ani się ruszyć, po prostu stał w miejscu. Po wczytaniu gry i zrobieniu całej lokacji od nowa udało się z balem dostać do głównego pomieszczenia. Myślałem, że stąd pójdzie już z górki, ale to był dopiero początek tej całej zabawy. Jak nie to co wcześniej, to kumpel z sekty musiał się o coś zablokować podczas dialogów. Tutaj tylko Alt F4 pomogło i nic więcej. Przy kolejnych próbach nie było znacznie lepiej. Cały czas się takie błędy pokazywały. No ale co poradzisz, dzięki gro, no naprawdę to był super moment. Lecz udało się doprowadzić to wszystko do samego końca, tak więc możemy się cieszyć i radować. Nie, to nie może być prawda. Nie, panie, śniący, nie! No to koniec. Uciekamy z tego miejsca. Przy okazji sądzę, że jest to odpowiedni moment, aby nieco pozdobywać doświadczenia. Raczej nie muszę wam mówić, że potrzebujemy punktów nauki na lepsze dzierżenie oręża. Co również równa się z przyjemniejszym machaniem plus szybszym, ale to taka oczywista oczywistość, o której raczej nie muszę wam wspominać. Chciałbym w tym miejscu odbiec troszeczkę od obecnego tematu i powiedzieć wam kilka zmian co do kanału. Bieżąco będę tworzył tylko jeden odcinek w tygodniu, co będzie z większym plusem dla was. Uzyskam więcej czasu, więc zamiast powtarzać ciągle te same tytuły, będę miał możliwość na nagranie innych gierek. A wszystkie kolejne odcinki będą się pokazywać tak samo jak ten, który dzisiaj widzicie, czyli 19 w niedzielę. Mam nadzieję, że ta zmiana wyjdzie nam wszystkim na plus, zamiast ciągle krążyć dookoła Wielkiej Trójcy, jak to określili użytkownicy z mojego Discorda, Gothic, Bannerlord i Skyrim. Planuję częściej wrzucać inne gry, jak Wiedźmin, Baldur's Gate, Kingdom Come i wiele więcej. Jestem także otwarty na propozycje, więc jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie śmiało. A i co najważniejsze, wreszcie może jakieś inne modyfikacje do Gothiczka ogramy, to też jest nawet w planach. Ale czas wszystko pokaże. Ja się w sumie tak rozgadałem, ale wylądowałem na terenach orków i robię z nimi kompletną pacyfikację. Sprawa dosyć prosta. Szybko z tymi orkami idzie i to jest najważniejsze, a to dopiero początek tej pięknej zabawy. Tak jak sobie obecnie o tym pomyślę, to zaraz oczyścimy całą mapę i nie zostanie nam nic innego jak skupić się tylko i wyłącznie na zadaniach i lecimy dalej. Wciąż jednak należy pamiętać, że Gothic 1 wcale nie jest długą grą i przechodzi się go bardzo szybko. Ale zajmijmy się już samą grą i całą rozgrywką. Wpadłem do nieumarłych pod kamiennym kręgiem i uznałem, że skoro już jestem w pobliżu, to czemu by od razu nie zająć się takim miejscem. W końcu później będę musiał i tak to zrobić, a teraz możemy to zrobić za jednym rzutem. Czekała na mnie delikatna gimnastyka z kościejami, no ale to taki szczegół, nie było tak źle. Na zakończenie aktu dodałem uderzenie w nadzorce, zabrałem kamień ogniskujący i mogłem zwiedzać dalsze tereny kolonii karnej. Na pozór jeszcze kilka było miejsc, których kompletnie nie odwiedziłem i czekało na mnie jeszcze więcej przeciwników. Więc co, nie ma na co czekać, tylko od razu weźmy się za oczyszczenie takich miejsc. Chociaż tak jak widać nie pozostał już tam praktycznie nikt z silniejszych rywali. Cała reszta to jedno pociągnięcie toporem i po sprawie. Można to podsumować, że przejdziemy przez nich jak nóż przez masło. Ważne, żeby tylko masło nie było z lodówki, a nóż również był naostrzony. Ale to taka podstawa, że prawdopodobnie nie muszę wam o tym mówić. Gdy większość oponentów została pokonana, mogłem powrócić do obozu i wziąć się za całą resztę zadań. Byłem na cmentarzysku orków. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Widzicie czegoś więcej? Kierujemy się w stronę chaty Korkaloma, tylko po to, by zabrać jego rzeczy ze skrzyni. Następnie schodzimy po bardzo niebezpiecznej drabinie. Zanim odwiedzimy nowy obóz, należy w tym momencie po raz kolejny wyjaśnić sobie, co tak naprawdę się stało z magami ognia. Mam nadzieję, że wątpliwości zostały rozwiane. Taktyczne wypicie miksturki szybkości i od tego miejsca praktycznie ciągle będziemy z nich korzystać. Pora na Saturasa i jego małostkowe problemy. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Guru zorientowali się? Pamiętajmy tylko o kupowaniu lepszych wersji pierścieni. Zawsze się przydadzą. Hasło brzmi Tetriandoch. Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Mam ten almanach. Mam tu ten kamień ogniskujący. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Przysyła mnie Saturas. Na domiar tego, jeśli jest możliwość, należy zaopatrzyć się w miksturki na życie, jak i szybkość. Zawsze to trochę czasu zaoszczędzi. Nadszedł czas, aby ruszyć we wskazane miejsce przez Saturasa plus odnaleźć pozostałe kamienie ogniskujące. Zacząłem moją przygodę od miejsca, gdzie spotykamy Diego. Wspólnie mieliśmy udać się na łowy, tylko że kiedy Diego ujrzał moją potęgę, nie chciał mi przeszkadzać i pozostał bezpiecznie z tyłu. Pewnie pomyślał sobie, albo sobie przypomniał o swoim kumplu Gornie, który tak samo jak my bieżąco nosi topór dwuręczny. Wiedząc, co się dzieje podczas walki, zapewne nie chciał ryzykować, że oberwie. Nie będę ukrywać, że jest to całkiem dobre podejście. Po zlikwidowaniu trolla, Diego wreszcie do nas dołączył. Wziął się za naprawę kołowrotu, korzystamy z tego i nagle pojawiły się kolejne gromadki przeciwników do pokonania. I spokojnie, tym razem nie było inaczej. Kumpel wciąż preferował trzymanie się z boku. Kiedy zagrożenie ze strony goblinów zostało rozwiązane,
zwianę, mogłem przejść do harpii. I będąc z wami kompletnie szczery, lekko obawiałem się starcia z nimi. Ale ku mojemu zdziwieniu starcie było bardzo przyjemne. Pokusiłbym się nawet ku stwierdzeniu, że nawet była to przyjemniejsza walka niżeli podczas używania kuszy. Zabieramy kolejny kamień i kierujemy się do następnego miejsca. A skoro już wspomniałem o naszym gornie, to zobaczcie, kogo my tutaj mamy. Mamy dwie możliwości. Albo przemieniamy się w chrząszcza, bądź też jak kompletny szef skakujemy na głaz, a potem do środka klasztoru. Wybór należy do was. W środku bez większych niespodzianek. Czekało na mnie więcej hord przeciwników do pokonania i doświadczenia do zebrania. Nic w sumie czego byście się nie spodziewali. Na zakończenie był jeszcze cieniostwór. Otwórzmy drzwi, jak i skrzynię. No dobrze, kierujemy się do następnego miejsca. W sumie już ostatniego. To jak? No tak, jak zwykle. Przyspieszenie musi się skończyć w najlepszym momencie. W drodze do stałej fortecy znalazło się paru przeciwników, ale w tak małej ilości, że śmiało przechodzimy dalej. Zakładamy broń obuchową i po raz kolejny niszczymy tego samego golema. Nie sądziłem, że rywal ten dostaje respawna, ale dobra. Z poprzednim doświadczeniem w walce z harpiami wiedziałem, że walka pójdzie bardzo prosto i przyjemnie. I nawet się nie pomyliłem. Szedłem niczym przecinak, masakrując każdego przeciwnika, który śmiał stanąć mi na drodze. Za pierwszym razem, kiedy grałem w Gothica 1, korzystałem z broni dwuręcznej tak samo jak teraz. Aczkolwiek nie miałem wtedy wyuczonych umiejętności bojowych i brakowało mi doświadczenia w samej gierce. W końcu było to moje pierwsze podejście, które swoją drogą możecie zobaczyć, bo i z tego zrobiłem odcinek, ale wracając, bo za bardzo odbiegam. Stworzyłem sobie złe wspomnienia co do harpii i aktualnego toporu, ale teraz wszystko uległo zmianie. A ciekawe jak to wszystko będzie wyglądało za parę lat i jakie będzie moje podejście. No cóż, zobaczymy, wszystko się okaże, a my kierujemy się pod samą krawędź tego miejsca, skąd skaczemy i dostajemy się już do ostatniego kamienia ogniskującego. Pozostaje powrót do magów wody i cała reszta. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. No dobrze, ale nic nie obiecuję. Nowy akt, czyli nowe miksturki do kupienia i kolejne bonusy do odebrania. Odwiedziłem nawet przyjaciół, od tego momentu nie będziemy mieć większych problemów z bryłkami rudy do końca gry. Mało tego, otrzymaliśmy najlepszy amulet w grze. Przynajmniej jeżeli chodzi o siłę. Oni... Uspokój się, Miltenie. Hej. Cześć, Diego. Dobrze. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Obowiązkiem było udanie się do obozu na bagnę, gdzie z kolei mogłem zakupić najlepszą wersję pancerza. Nacieszmy się i nim i kierujemy się dalej. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu. Gomez. Na Beliara. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Po wykonanych dialogach mogłem skierować się prosto do wieży Xardasa, ale postanowiłem zrobić sobie jeszcze króciutką przerwę i sprawdzić, czy będę w stanie powalić orka jednym uderzeniem. I niestety, nie ma takiej możliwości. Trochę smutek, ale nie jest tak źle. Powracamy do głównego zadania, jakim jest dostanie się do wieży Xardasa. Prócz kilku prostych bestii znalazły się golemy. Kamienny golem to sprawa wiadoma. Broń obuchowa robi swoje. Lodowy, czyli ogień, a ognisty to odwrotność do lodowego. Przyjemnie jest wreszcie nie kombinować z tymi golemami i po prostu je pokonać. Przypomniałem sobie jeszcze o jaszczurkach, o których zdarza mi się zapomnieć, ale tym razem wszystko było zrobione pod ostatni guzik. Doświadczenie zostało zebrane, tylko na co, to już nie wiem i to już inna kwestia, nie moje zmartwienie. Odwiedźmy Xardasa i ruszmy dalszą część zadań. Może być to serce ognistego golema? Ktoś śmie przeszkadzać mi w moich studiach! Porozmawiam z tym szamanem. Czeka na nas kolejne bieganie, w tym wypadku do naszego ulubieńca, jakim jest Urszak. Znalazł się jeszcze jeden ork po drodze, jak i cała gromadka, która mierzyła się z naszym potężnym szamanem. Szybciutko wyjaśniliśmy sobie co i jak i należy teraz pozyskać wiedzę na temat Ulumulu. Kim jesteś? Jestem Wiejak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu. W porządku. Naciskamy przełącznik i dostajemy się do ukrytego przeciwnika, jakim jest golem. Wiedzieliście o tym przeciwniku? Niech będzie. Nowy obóz czeka i tyle. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Sprawa z częścią z nich została wyjaśniona. Korzystając już ze swojego doświadczenia, nie mam zamiaru męczyć się w tym miejscu. Wpadam od razu na niższy poziom, skąd śmiało używamy deszczu ognia. Doświadczenie pięknie wpada. Tego samego nie możemy już powiedzieć o salwach naszych rywali. Kolejne miejsca są już znacznie lepsze. Nie ma tylu kuszników w jednym miejscu, dzięki czemu mamy większe możliwości na przeżycie. Jednakowoż dalej należy się pilnować, bo jak wiadomo, kusza w tej odsłonie jest perfekcyjnie zbalansowana.
więc jeszcze nie raz użyjemy deszczu ognia. W chwili, kiedy sprawa z kusznikami została wyjaśniona, nie pozostało nam wiele trudności do przejścia. Od co kilka pełzaczy, których na obecnym wyposażeniu, no nie można nazwać zagrożeniem. Zebrani lekarstwa dla orka i kierujemy się, aby wykonać Ulumulu. Tarok chcieć pomocy. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Opuszczając to miejsce, inną drogą natkniemy się jeszcze na kilka pełzaczy, ale to byłoby na tyle. Najważniejsze jest to, że czeka na nas kolejne niepotrzebne bieganie po całej mapie i likwidowanie rywali, aby uzyskać materiały potrzebne do sporządzenia Ulumulu. To jak, załatwmy to od razu i najszybciej jak tylko potrafimy. Powróćmy do orka i odbierzmy naszą nową zabawkę. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. Tutaj rozpoczyna się akt 5, czyli pierwsza wizyta w świątyni śniącego. Pijemy miksturkę na szybkość i kierujemy się do wcześniej wspomnianego miejsca. Kilku przeciwników się jeszcze znalazło, ale nie było ich za dużo. Dużo ważniejsze jest miasto orków i ogromne zastępy przeciwników do pokonania. Bardzo pokraki nam ułatwiają sprawę, kiedy wpierw decydują się na bieg w naszą stronę, a dopiero później na wyciągnięcie oręża. Często w takich momentach nie mają nawet możliwości, aby wyciągnąć swoją broń, bo już dawno i wcześniej zrobiliśmy z nimi porządek. W sumie, tak jak teraz o tym wspomniałem, to wzięło mnie na pewne rozmyślanie. Dlaczego czasami orkowie wpierw wyciągają oręż i wówczas do nas biegną, a w innych przypadkach jest kompletnie na odwrót? To jest całkiem dobre pytanie. Jeśli znacie odpowiedź i chcecie się ze mną podzielić, będę za to bardzo wdzięczny. A my powracamy do tego, co umiemy najlepiej, czyli przebijania się siłą przez całą gromadkę orków. Po co te całe Ulumulu, kiedy i tak zdecydowaliśmy się na tradycyjną drogę? Droga walki, a zarazem kultu expa. Zawsze w serduszku i mile widziana. To jak, jeszcze więcej walki? Proste, że tak. Ładnie to wygląda, kiedy orkowie biegną w takim kordonie. Ustawili się grzecznie w kolejce, aby otrzymać produkt markowy. Najgorsi jednak są szamani, może nie z uwagi na ich życie i siłę ataku, bo o tym lepiej nie mówić, tylko o możliwości paraliżu nas na małą chwilę, co z kolei pozwoli im na zadanie ogromnych obrażeń. Ściągamy statuetkę śniącego i czas dostać się do jego świątyni. I kolejne zastępy nieprzyjaciół już na nas oczekują, tak więc nie pozwólmy im długo czekać. Przekręcamy przełącznik i tam jest świnia jedna. Sam bądź przeklęty, pajacu. Pozostaje nam się skupić na tym co zawsze. Kierujemy się po całej świątyni, co rusz niszcząc kolejnych przeciwników, rozwiązując proste zagadki i zdobywając miecze braci Urszaka. A to wszystko po to, by finalnie dostać się do nowej zabawki. Opuścić to miejsce, zrobić kilka innych wątków i powrócić jeszcze raz do tego miejsca. Powiem tak, im dłużej gram w tego gotliczka, tym coraz mniej przepadam za tym bieganiem. Bardziej preferowałbym, aby raz a porządnie wybrać się do tej świątyni, zrobić to co należy i zakończyć grę, a nie tak jak teraz. Skaczemy raz tutaj, z uwagi na ten fakt tracimy tylko czas. Gdyż na początku zbierzemy sobie oręż, wcześniej oczyścimy wszystkie komnaty. Powrócimy na powierzchnię, poczynimy proste przygotowania i wracamy do pustego miejsca, które należy tylko przebiec i dostać się do ostatnich przeciwników, za którymi tak samo nie przepadam. Ale to już jest taka magia gotliczka. Początek najciekawszy, bo wiadomo, tworzenie buildu, rozwój postaci, wiele możliwości plus progres jest najbardziej widoczny, a na sam koniec robimy co należy zrobić i kończymy całą sprawę. Nieważne czy to pierwsza część, druga, a może nawet trzecia, sytuacja zawsze wygląda podobnie. Pod koniec już nam się zbytnio nie chce. Pamiętam jak jeszcze nie nagrywałem gotliczka, tak jak ogrywałem ten tytuł, to potrafiłem w drugiej odsłonie zakończyć grę pod koniec aktu czwartego, bo nie widziałem sensu robienia wszystkiego dalej. Tudzież powróćmy jednak do gotliczka, pokonajmy kolejne świątynne pełzacze i skupmy się na całej reszcie tego miejsca. Przekręcamy filar, odblokowujemy dalsze przejście i nie czekamy, ponieważ nie ma na co. Korzystamy z windy i kierujemy się w stronę strażnika, który będzie pilnował Urizję.
pierdziel. Po drodze była jeszcze mała odnoga i proste pełzacze, do tego strażnicy, których należało się pozbyć. Na przykład takie demony, wpadasz w sam środek walki, machasz ostrzem w górę i w dół, po czym obserwujesz, jak doświadczenie wpada. Przekręcasz filar i należy jeszcze to powtórzyć, w sumie ten cały schemat, dwa razy. Tylko z taką różnicą, że w ostatniej komnacie nie będzie dwóch demonów, tylko jeden. Dostajemy się otworzonym przejściem do kolejnego nieumarłego kapłana. Kilka ataków wykona w naszą stronę, ale nie będzie z tym większego problemu. Zabieramy nasz nowy oręż i kierujemy się już do przedostatniego kapłana, którego należy pokonać. Jeśli zapytacie mnie, czemu nie posiadam pancerza z płytek pełzacza, to odpowiedź jest bardzo prosta. Chciałem nacieszyć się tym nowym pancerzem Bractwa, gdyż nie da się ukryć, że wygląda on całkiem nieźle. A że pewnie szybko i tak nie powtórzymy gry jako strażnik świątynny, należy wykorzystać sytuację do samego końca. Swoją drogą, to w świątyni można znaleźć pełno miksturek, które na stałe zwiększą nasze umiejętności. Korzystamy z nich i powoli będzie to okres zmiany biżuterii. Tylko tak jak wspomniałem, wcześniej został jeszcze jeden kapłan do pokonania. Droga do niego do trudnych nie należy, a sam przeciwnik, oprócz denerwujących ataków, którymi wprowadza nas w ogłuszenie, nie jest wymagający. Nawet większych obrażeń nie potrafi nam zadać. Kiedy to wszystko jest już za nami, śmiało kierujemy się ponownie do Xardasa. Znalazłem dziwny miecz. Po taktycznej rozmowie z Xardasem kierujemy się do jego zatopionej wieży. Ciekawe, co takiego robił, że stała się zatopiona. Widać nierozwagę z zaklęciami, bądź też brak wyszkolonych architektów i wznoszenie budowli na nieprzeznaczonym do tego miejsca. Nas jednak mało to interesuje. Skupmy się na masie szkieletów do pokonania plus zombie. Ze szkieletami jest delikatnie większy problem, gdyż koledzy co jakiś czas potrafią zablokować nasze uderzenie, tym samym wydłużając starcie. Szczęśliwie jest tutaj więcej zombie, które już tego nie potrafią. Spamujemy w nich atakami, słyszymy tylko jak krzyczą, ale czym się tutaj przejmować? Ważne, że doświadczenie wpada. Zabieramy pancerz i wracamy do naszego nekromanty. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Uriezielowi jego dawną moc? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Masz miecz i zaklęcie? Teleportujemy się do starego obozu i czas pokazać wszystkim, gdzie jest ich miejsce. I tak, dosłownie przypadkiem zajmiemy miejsce Gomeza, ale to naprawdę jest kompletnie niepowiązane. Masz rację, nie pracuję dla Gomeza. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Całkiem nieźle prezentują się statystyki, a na tym etapie gry sugeruję zdjęcie wszystkich bonusów do siły z biżuterii i zmianę tego na bonusy do odporności. Uwierzcie, że dużo większe z tego będą korzyści, ale niebawem sami zrozumiecie. Oprócz tego, że otrzymujemy mniejsze obrażenia, to różnicy między zadawanymi obrażeniami i tak nie będzie. Zauważcie, jakie obrażenia zadajemy i je zapamiętajcie. Spokojnie, one nigdy nie wzrosną. Nie wiadomo, ile tej siły należałoby podbić, aby zadawać większe obrażenia. I tak w normalny sposób nie jesteście w stanie zadawać większych obrażeń. Likwidujecie apokaliptycznych strażników tymi samymi wartościami. Otwieramy przejście dalej. Nagle pokazuje się Xardas, ale my nie mamy czasu na prowadzenie z nim konwersacji. Opcjonalnie możemy odwiedzić stado mumii i wyciągnąć stąd stałe bonusy poprzez miksturki. Możecie oczywiście z tego skorzystać, ale tak jak widać, pomimo ogromnych wzmocnień statystyk, obrażenia jak były, tak są cały czas takie same. Nie widzę też sensu męczyć się w tym momencie gry. Także pokonujemy kogo trzeba, żeby nam nie przeszkadzał, w szczególności tych strażników, ponieważ nie chcemy, żeby za nami biegali. Omijamy naszego zbuntowanego Korkaloma i przechodzimy od razu do przebijania serc. Polecam pokonać demony, by nam nie przeszkadzały. Dopóki nie pokonacie Korkaloma, to śniący nie zacznie was atakować kulą ognia, co bardzo ułatwia sprawę, plus banda nowicjuszy na was się nie rzuci. A i spokojnie, kolega też sobie gdzieś tam odbiegnie, tak więc możemy po prostu sobie biegać od jednego serca do drugiego. Na sam koniec niebezpieczeństwo zostało wygnane, a my jeszcze się spotkamy.